Witajcie, moi kochani, w dzisiejszym odcinku. Omówimy sobie liczby i ich symbolikę. Przejdziemy sobie od zera aż do dziewiątki, czyli przez 10 podstawowych numerów, które są używane w magii. Przejdziemy przez ich wartość anielską, która jest często używana przy zrozumieniu symboliki, które pojawiają się na przykład w snach, po wartość numerologiczną, kończąc na fragmentach z tej oto pięknej książeczki Magii Świec, Tajniki Magii Świec, gdzie mamy te liczby scharakteryzowane właśnie pod względem stricte użytkowym. Tylko że tutaj zaczynają się od jedynki. Plan jest prosty. Przedstawiam Wam główny zarys, który przygotowałam na bazie tak dwóch, czterech źródełek. I po przedstawieniu Wam tego, co tutaj udało mi się zbierać, zakończymy sobie ładnie przed odczytaniem cytatu, fragmentu z książeczki. Od razu informuję, bo wiem, że pewnie znacie się dużo numerologów, że zdaję sobie sprawę, że nie da się pokrótce objaśnić i scharakteryzować każdej cyfry. Ja to wiem. Zdaję sobie sprawę, że każda z tych liczb ma głęboką i bardzo bogatą symbolikę. Nie o to tutaj chodzi. To ma być wstęp dla początkujących osób, które po prostu szukają wiedzy magicznej, chcą już zacząć układać swoje rytuały, czy po prostu chcą troszeczkę wejść w lepszą interpretację, czy tam snów, czy rzeczy, które ich otaczają i potrzebują kompendium wiedzy właśnie na temat cyfr. Bo każda początkująca wiedźma musi poznać właśnie liczby, jej. Matematyka w magii, cała playlista, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Bez niej niestety sobie nie przejdziemy dalej. Dobra. Kończąc ten przedługi wstęp, zapraszam Was na odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a my lecimy z tematem. Więc zacznijmy od zera. Zero odnosi się do medytacji, modlitwy, jest wiecznością, nieskończonością, jednością, całością i kontynuuje jakby cykl przepływu. Jest często kojarzone z siłą Boga, taką energią wszechświata. Liczba 0 to zarazem alfa, jak i omega. Ta liczba ma obejmować atrybutem wszystkie inne numery, całą naszą paletę, jest początkiem, jest właśnie takim najważniejszym, ponieważ nasza kochana 0 tak naprawdę nie zaczyna się, więc też się nie kończy. Jest utożsamiane w pewnym sensie z nieskończonością. Oznacza potencjał, oznacza wybór. Kiedy widzimy właśnie nasze zero, jest to przesłanie o nowym początku, podróży duchowej i tym podobnych rzeczach. W porządku kosmogonicznym zero to pustka, która czeka przyszłość. Owa próżnia jest o wiele mniej niż bytem, niż jeszcze byt. Niż jeszcze niestworzony świat, jeszcze rozbudzona świadomość. To jest akurat cytat z jednej ze stron. To wola, jeszcze nieukierunkowana energia. To siła tajemna, ani dobra, ani zła. To nie zorganizowana siła potencjału, czekająca na wartość, jaką mają w przyszłości nadać liczbie. Nadać kolejne liczby. Zero wyróżnia pomocą bosego koła, czyli właśnie określane jest to czasami komórką bez jądra. Jeśli to się umieści w środku, no to już zaczyna się jakaś jedność. Tak dalej. Zero często ma być symbolem właśnie Słońca. Zero jest wyobrażeniem otchłani, czyli objawia się jako coś bezkresnego, coś nieskończonego, coś, w czym można umieścić wszystko i to wszystko w niej się zatraci. Dobra, to tyle o zerze. I przejdziemy sobie do jedynki. No to wymieniając takie podstawy. Organizacja, władza, szczęście i sława. Spełniamy we wszystkim, czego się dotkniemy. I jeden przypomina, że nasze myśli są z nami po prostu w pewnym sensie połączone. Jest takie przypomnienie. Jedynka symbolizuje zjednoczenie, integralną całość i nowy początek. Wibracja jedynki niezwykle silny. Czyli tam skąd swój początek bierze energia, która podsuwa pomysł i daje moc, by wprowadzić go w życie. Jedynka manifestuje pragnienia, spełnienie, samorealizację, jest żywioł. Jeżeli jest ogień, no i skoro to jest ogień, to z jednej strony oznaką nagłość, żarliwość, upór i ta cała burzliwa strona ognia, a z drugiej
drugiej mamy ciepło, bezpieczeństwo, jakąś tam ochronę. Jedynka to światło, które rozjaśnia umysł i pozwala przetrwać wszystkie zawirowania. No i mamy oczywiście wierzenia religijne, liczba jeden uznaje się z powstania świata, którego kształt i forma inicjował po prostu bóstwo, tak? Jest źródłem życia, dawcą energii i ten, który wyznacza, i również jedynka ma wyznaczać koniec. Smyzy jedną nadzieję, która jest powołana, która jest z połowaniem człowieka do życia po prostu rozpoczęta. No i cytat. Liczba unifikacji, jedności, centrum, początku, matki. Przywodzenia indywidualizmu, egotyzmu oznacza początek, akcję, inicjację, siłę twórczą, zmianę, determinację, sukces, spełnienie, realizację. Symbol absolutu, całkowitości, wszechświata, nieskończoności, nieograniczoności, centrum bytu i kosmosu. Twórczej prasiły, twórczej prasiły, ośrodka promieniowania, niezróżnicowanych prapoczątków, syntezy zasady aktywnej, z której rozbicia powstaje mnogość. Jedność duchowej, indywidualizmu, ale i samotności oraz ukrycia. Symbolizuje również nasze ego i świadome aktywność, a także początek przedsięwzięć i ważnych etapów życia. Cyfra 1 jest związana z naszą indywidualnością i przeżywaniem. Z niezależnością może oznaczać zarówno samodzielność, jak i samotność, co już było wcześniej napomknięte. W zależności od tego, czy przejawia się ona w sposób harmonijny, czy nieharmonijny. W astrologii jest reprezentowana przez Słońce, jest zbiór i znak barana, nowe życie, egotyzm, aspekt niszczający, indywidualizm, aspekt konstruktywny, kolor czerwony, pobudza do działania, geometryczny odpowiednik to punkt otoczony okręgiem. Tu jest właśnie jedyneczka, no i przejdziemy sobie teraz do dwójki. Czyli chyba najbardziej ulubionej liczby, najczęściej się tutaj nam pojawia. Odnosi do spokoju, uprzejmości, dyplomacji, przyjaźni. No wiadomo, mamy tutaj parę, tak? Liczba ta mówi o boskim celu życia, misji duszy. Liczba ta posiada wibracje równowagi, dyplomacji, jak już wspomnieliśmy powyżej. Jest wrażliwa, intuicyjna, pełna takich emocji. Ona właśnie też, że nasz umysł jest liczba tolerancji, rozwagi, równowagi. Jest połączona właśnie z yin i yangiem, czyli energią wszechświata, z balansem takim, pojednaniem, połączeniem. Uosobienia wrodzoną intuicję, jak już wspomnieliśmy sobie, ona jest związana się z umysłem, opanowanie każdej płaszczyźnie. Choć stanowi ona właśnie symbol spokoju, delikatności, energia dwójki jest bardzo silna, czyli jest to jedna z mocniejszych energetycznie liczb. Koncentruje się na walce w obronie dobra i harmonii, przeciwstawia się złu. Ona ma tam małą gwałtowność, jest taka dosyć chłodna, skierowana ku trosce, co jej opiekuńczości. Dwójka jest odzwierciedleniem przyjaznego nastawienia do świata. Ma być także nieustraszona, ma poszukiwać sposobów na rozwój. Liczba 2 wyraża również istnienie dwóch punktów widzenia, które dokładnie obserwują, pozwala na dostrzeganie całości zjawisk i możliwości odpowiedniej po prostu reakcji, tak? Czyli możemy dzięki dwójce odpowiednio reagować. W czasach biblijnych określona wersja wydarzeń powiedziana przez dwie osoby była posłuchana za prawdę, więc dwójka również jest tutaj nam jako prawda, prawidłowość tak jakby przedstawiana. Dwójka oznacza pomoc również i wsparcie, na przykład właśnie Słońce i Księżyc jako takie dwa wspomagające się nawzajem ciała niebieskie. Jako taką właśnie równowagę energii żeńskiej, energii męskiej. Dobra. Liczba 2, czyli dwoistość, partnerstwo, realizacja międzyludzkie. Relacje międzyludzkie, właśnie realizacja. Opozycja, bezwolność, konfliktów. Też jest oznaką właśnie. Oznacza współpracę, partnerstwo, kobiecość, dialog, pomoc, umiarkowanie. Jak już wspomnieliśmy wielokrotnie, równowagę. To symbol dualizmu, współzależności i analitycznego zespolenia. Dualizmu, właśnie dualności. Dualizmu, czyli współzależności przy jednoczesnym analitycznym rozdzieleniu. Zasady przeciwieństwa, antytezy, przejścia w ruch, ruchu rozpoczętego, rozwoju, tak jak wspomnieliśmy, prapodziału pierwszego jądra materii. Często jest to liczba złowieszcza, zawierająca pojęcie cienia, antagonizmu, rywalizacji, nienawiści i przeciwstawności, ale także harmonijna, współdziała, działanie przeciwieństw, czyli jak wspomnieliśmy sobie wcześniej, księżyc i słońce na przykład. Porządek, umiejętność
zatroszczenia się nie tylko o siebie, czyli właśnie taka jakby troska, oddanie, równowaga, jak zawsze umiarkowanie, to cele się naprawdę mocno tutaj przewijają. A z drugiej odpowiedzi jest dozbiór i znak byka, planety to księżyc, zwłaszcza w rogu sierpa, do charakteru, charakter uprzejmy, pokojowy, ale i skryty, nieśmiały, postępny, kolor pomarańcz, figura geometryczna dwójki, to dwa punkty połączone najzwyczajniej świecie linią. I przechodzimy sobie dalej. Kolejna jest trójka, czyli symbol Boga, bóstwa, świadomości, trójcy, sakrum, harmonii, siły. Często również słońca, owocowania, wzrostu, rozwoju, medytacji, szczęścia, świadomości. Tutaj wszystko takie bardzo duchowe zamyka się w naszej trójce. W różnych kulturach liczba 3 jest uważana za symbol nieba. Boga w opozycji do ziemi też często. Trójka nie oznacza koegzystowanie trzech elementów ciała, duszy oraz umysłu. Ich współdziałania, uzupełniania się, całej tej dynamiki, jeżeli o to chodzi. W numerologii oznacza to pełną harmonię, doskonałości, współpracy, wzajemnej troski oraz potężną siłę. Trójka symbolizuje także rozwój, doskonałość i oczywiście oświecenie, jak już mówimy o boskich elementach. Jest liczbą wzrastania, wzmocnienia ducha i kształtująca umysł, czyli także pod tym względem, że tutaj nasza trójeczka się wspiera. Wibracje sprzyjają uciesze z efektu. Jej wibracje pomagają w efektywnej pracy i zbierają po prostu godny plon za swoje wysiłki, można tak to ładnie ująć. I teraz tak, w naszej książeczki mamy cytat. Jest to liczba serca, trójki, trójcy, trójkąta, siły, przedsiębiorczości, woli działania i zmysłowości. Oznacza szczęście, twórczość, przyjaźń, płodność, zdolność adaptacyjną oraz harmonię. Jest symbolem Boga, bóstwa, świętości, trójcy świętej, wiadomo, chrześcijaństwo się tu kłania, światła, ognia, słońca, wielkości, wzrostu, rozwoju, jest to mieliśmy owocowania, harmonii, siły, męskości, akcji, ale także szczęścia. To cyfra doskonała, traktowana jako wyobrażenie wszechogarniającej zasady, reprezentuje natury czas święty, niebiański, ziemski, piekielny, życie fizyczne, umysłowe i duchowe, stany materii, stały, płyny gazowe, według Pitagorejczyków oznacza początek, środek i koniec. To liczba szczęśliwa, mitologiczna, mistyczna, doskonała, magiczna, podstawa we wszystkich działaniach życia, w folklorze, bajkach i aformyzmach. Występuje również w Biblii, jak i po prostu w magii często wykorzystywana. Astrologia prezentowana przez gwiazdozbiór Bliźniąt oraz planetę Jowisza tworzy charakter nieustępliwy, sprawiedliwy, postępowy, twórczy. Kolor to jest żółty, symbol geometryczny trójkąt, figura utworzona po prostu z trzech połączonych ze sobą punktów. Możemy przejść do kolejnej liczby, czyli naszej czwórki. Jest symbolem rozsądku i niezawodności w działaniu. Tam, gdzie nie ma już szans, wysyła się właśnie czwóreczkę, bo symbolizuje bezkompromisowość i upór. Jest to liczba przeznaczenia, oznacza wprowadzany plan w życie, rzetelność w działaniach i solidność na każdej po prostu płaszczyźnie. Ma bardzo silną energię. Czwórka oznacza wytrwałość i definiuje zwycięstwo. Jej fundamentem jest silna wola oraz niechwiana wiara w pomyślność poczynań. Symbolizuje triumf, determinację, nadustępliwość i niepewność. Świat ma 4 strony, wiadomo. Na świecie mamy również czas, który przez swój bieg remizuje 4 pory roku. Więc takim oto odzwierciedleniu, czyli właśnie kierunków, jak i pół roku, czwórka stała się takim jakby najmocniejszym symbolem natury, stałości i nieodwołalności. No i Chińczycy połączyły właśnie ten fakt, z czym jest powiązana nasza czwóreczka i jej dźwięk wymowy, właśnie naszej czwórki, zaczął napawać lękiem i przywołać tego negatywne odczucia. Skojarzyli go bowiem właśnie z tym, że śmierć jest nieuchrona. To jest czwórka symbolizuje również śmierć, to się kończy, koniec życiowej drogi. I to po prostu to spotka każdego. Brak litości i nieuznawanie wyjątków. To zostało powiązane przez Chińczyków z czwórką. Liczba 4 to są żywioły, podstawy natury, logika i krytyki. Pracowitość, oszczędność lub skąpstwo. Oznacza równość, sprawiedliwość, twórczą pracę, stabilność, początek, praktycyzm,
organizację, wysiłek to symbol wszechświata materialnego. Ziemi, jak już pół roku, jak już wspomnieliśmy, są świata kwart księżyca, bo tutaj również są cztery główne żywiołów, bo oczywiście mamy tutaj cztery główne żywioły. Piątka będzie symbolizowała pełne żywioły, do to przyjdziemy. Rzeczywistości, konkretów, rzeczy solidnej, dotykalnej, porządku, równowagi, znowu uporządkowania, struktury, solidnego fundamentu, racjonalnego organizowania, stałości, pełni, logiki, rozumu, woli, mądrości oraz sprawiedliwości, powtarzalności i nieuchronności również, jak już wspomnieliśmy, jest powiązana ze śmiercią. W astrologii będzie reprezentowana przez gwiazdozbiór Raka, a planetę będzie Saturn. Będzie także miała związek z nauczycielstwem właśnie dzięki temu Saturnowi. Ukróca aspiracje i przywołuje do porządku. Kolor to zielony, symbol oczywiście będzie kwadrat. No i kolejna liczba na naszej drodze, czyli jesteśmy już za połową, raczej w połowie, równiutko, czyli piątka, pięć, taka ładna liczba, mam pięć paluszków i tak dalej. No i co ona oznacza? Potrzebę zmiany, odmiany, nowego wzrostu, symbolizuje progresję, pasję, oczywiście transformację. To poważna zmiana życiowa, decyzja i wybory. Kiedy weź się piątka, to wskazuje na zmianę w Twoim życiu po prostu. Ma symbolizować znowu idealizm i nieustanny głód informacji, zwłaszcza o nas samych, tak? Piątka wysyła wibracje odwagi, pełnego zaangażowania, wykonywania projektu, no ale także może prowadzić do zazdrości, tak? Piątka ma też z tym wspólne połączenie. Wyzwala emocjonalność i gotowość do podejmowania nowych wyzwań, jest oznaką intelektu intuicyjnego do dokonywania waszych wyborów. Energia liczby 5 skupia się także wokół ciągłych zmian, zbierania doświadczeń, bazy dla dalszego działania i źródła mądrości. W końcu piątka uosabia także wolność. No i oczywiście piątka będzie symbolizowała 5 żywiołów, naszym eterem, czy po prostu 5 żywiołów azjatyckich, też odcinek na kanale. I teraz na cytat. Liczba duszy i żywiołów, zmysłowości, zmiany ruchu, wiedzy, władzy, magnetyzmu. Czyli po prostu to się do siebie przyciąga, jakby ktoś nie wiedział. Oznacza siłę życiową, doświadczenie, zmianę, wolność, miłość, oczywiście. Ulubiona rzecz młodzieży, czyli seks, nie do słowa. Bystrość, komunikatywność, rycerskość. To symbol wieczności, wszechpotęgi Boga, woli Bożej, tak często jest tutaj tak udostępniana, wszechobecności, wszechwiedzy, światła, płomieni, doskonałości, znowu harmonii, równowagi, środka mikrokosmosu, czyli to jest w nas, człowieka. No i tutaj ustawienie czterech końców czyn i głowy, czyli mamy piątka, pięć palców, pięć zmysłów. No i właśnie tutaj piąteczka jest również połączona z pentagramem, czyli głównym symbolem magicznym, naszą ochroną i tak dalej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, również film o pentagramie można bez problemu mnie znaleźć. Właśnie, piątka symbolizuje indywidualność człowieka. Pełnię życia, ograniczenia, także zdrowie, uzdrowienie, płodność, wzrost, wiosnę, urodzaj, żniwa. Jest symbolem mowy, pisma, porozumienia, zrozumienia, sprawiedliwości, podróży, ruchu, zmiany, ale także dzikości i nieprzewidywalności. No wiadomo, jak po całości, bo to po całości. Astrologii, no to będzie Lew i Merkury. Geometrycznie piątka jest regularnym pięcioboczną figurą, czyli właśnie pojawia się tutaj nam pentagram, ewentualnie piramida. Pojawia się też w postaci naszej pięknej pięcioramiennej gwiazdy, czyli właśnie pentagramu. Tutaj mamy figurki. No i zaczynamy do szóstki, czyli mojej ulubionej liczby. Dobra. Symbolika liczby 6 jest związana z miłością i pozytywnymi wibracjami. Szóstka krąży obok związku nie tylko o charakterze miłosnym, ale także często przyjacielskim. Czyli to jest właśnie taka liczba świetna do tego typu magii. 6 ma dar otwierania serca, które właśnie czuje się przy niej swobodnie. Szóstka doskonale może ich jest ludziom zrozumienia i otacza opieką. Szóstka jest przede wszystkim opiekuńcza i troskliwa, tak? To jest taka jakby energia tej liczby. Liczba ta wysyła niezwykle silne wibracje odnoszą
się do dobroci, oddania i służby. Jej energia koncentruje się w potrzebie niesienia pomocy i wielkoduszności wobec każdego, bo to człowieka, tak? Czyli wiadomo już, w jakim kierunku magia może iść właśnie przy liczbie 6. Liczba 6 symbolizuje podporządkowanie życia, pracy dla ogólnego dobra, tak? Czyli nie konkretnie dla jakiegoś celu, ale po prostu dla ogółu. No i oczywiście 6 jest symbolem niepełności. I skąd się to wzięło? Ponieważ 7 jest uznawana za liczbę boską, do czego sobie przejdziemy, a 6 brakuje tego jednego drobnego punkciku, żeby być tą idealną. Czyli jest to ten niedoskonałość, ta niepełność, taka pogranica idealności. Mimo bardzo pięknej symboliki jest taka ciut za mało, tak? Ciut za mało, brakuje tak odrobinkę. No i więc czas na cytat z księżyczki. Liczba silnego ego, rodziny, partnerstwa, kreatywności intelektualnej, apodektyzmu i oczywiście magii. Oznacza miłość, sztukę, odpowiedzialność, służbę, doświadczenie, rodzinę, jak już to mieliśmy, harmonię oraz równowagę i współdziałanie. To symbol symetrii, stałości, niezawodności, pokoju, harmonii, współoddziaływania, wzajemności, polaryzacji, piękna, duchowości, małżeństwa, płodności, stworzenia, znowu rozwój, obfitości, życia, szczęścia, ale także grzechu i diabła, bo jest właśnie taką wybrakowaną 7. Tutaj już do powiedzenia jakby coś. 6 uważana zawsze za jedną z najszczęśliwszych liczb, ponieważ reprezentuje ona doskonałą harmonię i skończone dzieło. W astrologii odpowiada jej panna, planeta to Wenus, już wiadomo czemu jest tak pięknie łączona z miłością. Kolorem 6 jest niebieski i geometryczny obraz w sześciobocznej regularnej figurze bywa też przedstawiony jako 2 przecinające się trójkąty, znane też jako gwiazda Salomona, ewentualnie gwiazda Dawida. No i teraz przechodzimy do 7. Liczba 7 jest liczbą świata, liczbą świętą, pełną mistycyzmu i ukrytej mocy. Uważana za symbol kosmosu, stworzenia, przestrzeni, czasu, boskości, doskonałości, mądrości, zwycięstwa. Stała się również symbolem uporu, ale i oszustwa, bólu, skomplikowanej jedności i wiecznego życia. Religii 7 symbolizuje całość i pełnię. Jest boską liczbą, już sobie wspomnieliśmy. Realizuje do kompletności dzieła Boga, zarówno w działaniu stworzenia świata, jak i w apokalipsie, która też ma po prostu tyle trwać. Jest ona symbolem perfekcjonizmu i duchowości. Wysyła wibracje, które skłaniają do zamykania się w własnym wnętrzu i otaczania własnymi myślami. Wibracje 7 słabo skupiają się na kontakcie z otoczeniem. Czyli jest to taka liczba troszeczkę oderwana od świata dookoła, skupia się po prostu na wnętrzu, na duchowości, na tej takiej wewnętrznej doskonałości. Ale go nie wyklucza. Ale wiadomo, jeżeli mamy bardzo mocno tutaj zapatrzone się na ego, no to są pewne problemy. Ma prezentację do długiego kontemplacji, idealizmu, mistycyzmu oraz czujności. Też jest z tym powiązana. 7 silnie nawiązuje do filozofii, umiłowania wiedzy jako źródła życiowej mądrości, ale także szlachetnego serca, no i dobrej woli. Cytat. Liczba mistyczna pełni introwersji, marzycielstwa, wrażliwości, ezoteryki, iluzji, ale również ucieczki. Oznacza wiedzę, kontemplację, dystans, intelekt, wiarę, zwycięstwo nad samym sobą oraz sekrety. To symbol kosmosu, stworzenia, przestrzeni, czasu, losu, boskości, światłości, doskonałości, równowagi, stałości, spoczynku, bezpieczeństwa, zdrowia, mądrości, uporu, oszustwa, bólu, jak już wspomnieliśmy, konfliktów, skomplikowanej jedności, także się tutaj pojawiło wcześniej. Liczba ta łączy się z obrazem porządku, doskonałego okresu albo cyklu, jest symbolem pełni, spełnienia, kompletności. 7 to najbardziej tajemnicza ze wszystkich cyfr. Symbolizuje ezoteryczny aspekt magii, dający zrozumienie nieliczym, którzy się do niego, którzy są do tego zrozumienia zdolni. Czynienie 7
Związane jest z wyobraźnią, świadomością myśli i koncentracją. W astrologii no to waga, a planeta Saturn. Kolor fiolet, figura, piramida, też składa się po prostu z czterech trójkątów. 4 plus 3 no to jest 7. Takie tutaj jest krótkie matematyczne wyjaśnienie, skąd się to akurat wzięło. No i kolejna jest ósemka. Nasza pionowa nieskończoność, jak to niektórzy zabawnie sobie mówią. Jest to sukces, no i oczywiście perfekcja. Ten odwrócony znak nieskończoności jest synonimem równowagi. Za każdy otrzymany dar 8, tyle samo dobra przekaże dalej w świat. Czyli jest to taka waga albo przyjemny bumerang. Ósemka oznacza też potrzebę stabilnego otoczenia, bez częstych zmian. Jest ona również symbolem wsparcia i zrozumienia. Symbolizuje wysoką ambicję i cechę sprawowania władzy. I energia skoncentrowana jest na pragnieniach, głównie bogactwa, ale jednocześnie jest to liczba pracowitości i doceniania wysiłków. Też w realizacji celów. Ósemka silnie wpływa na umiłowanie rzeczy materialnych, czyli jest z tym powiązana, ale nie predysponuje do szukania prostych dróg. Czyli no niestety nie jest to liczba ułatwiająca bardzo dużo, a czasami też używana w rytuałach potrafi nakierować nas na skuteczne, ale skomplikowane rozwiązania. Tak. Oznacza dyscyplinę, zaangażowanie i cierpliwość. Tu może nam pomóc właśnie w zdobyciu tych cech. A jeżeli ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy i będzie chciał użyć na przykład ósemki do zarabiania pieniędzy, to może się przejechać. Bo stanie rozwiązanie, ale wymagające, po prostu bardzo wymagające, ale skuteczne. Ósemka sobie jest nowy początek, przejście do kolejnego etapu, ma to swoje odzwierciedlenie w Biblii, no i w koncepcie właśnie ile osób zmieściło się na Arce Noego, czyli było ich w sumie 8, jeśli chodzi o religijny aspekt. Przepraszam za to, ale troszeczkę mi się katar silny włącza. Dobra, cytat. Biznesów, władzy i bogactwa, materializmu, równowagi, determinacji i uporu. To jest ósemka. Oznacza materializm, władzę, pieniądze, przedsięwzięcia, sukces, realizację, przywództwo, mistycyzm. To symbol wieczności, doskonałości, nieskończoności, porządku kosmicznego, równowagi również, stabilności wszechświata, przemiany, odrodzenia, rewolucji, trwałości, bogactwa, potęgi, płodności, zdrowia. Przetrwania, podziału, zmartwień, pokuty, śmierci oraz żałoby. Starożytni matematycy uznawali ósemkę za pierwszy sześcian, który ma sześcian i osiem kątów i który symbolizuje realizm i siłę. Jako najwyższa parzysta liczba podstawowa stanowi ostateczny symbol równowagi. Znaczenie ósemki związane jest z przedsięwzięciem i sukcesem. Symbolizuje determinację i wytrwałość działania do celu, a także niezbędną do osiągnięcia uporządkowanie spraw. W astrologii będzie to Skorpion oraz Mars, kolor to różowy. Geometrycznym odpowiednikiem ósemki jest ośmiosian i ośmioramienna gwiazda. I na deser zostaje nam dziewiątka. Idealizm i humanitaryzm, czyli liczba największego człowieczeństwa, jak tak można sobie ładnie ująć. To jest liczba wyższych idei, wiary w lepszy świat. Dziewiątka bez wahania jest na pewno liczbą altruistycznych działań, tak? Jest z tym powiązana. Jest związana z poczuciem misji, chęcią niesienia pomocy. Miłość, wielkoduszność, no to idzie w parze z dziewiątką. Przede wszystkim jest to liczba uduchowienia i altruizm, jak już sobie wspomnieliśmy. Jest to liczba wszelkiej radości, uczuć, szczęścia, zadowolenia. Niesie też energię bystrości, dobra, jakieś tam rozwinięcia, intuicji, głębokiego odczuwania. No to jest wszystko związane z dziewiątką. Dziewiątka symbolizuje pragnienie poszerzania wiedzy i poszukiwanie tam, gdzie niewiele upatruje jej źródła. Czyli szukanie wiedzy w takich bardzo specyficznych zakamarkach. Wyznaczenie różnych nowych szlaków, no i oczywiście upór i ambicja jest związana z dziewiąteczką. I czas na ostatni cytat z książki. Liczba doskonałości, pełni perfekcji, liczba ojca, wibracji spełnienia i bezinteresowności. Oznacza talent, ideał, otwartość, uniwersalność, rozmach. Służenie innym również.
liberalizację, wolność. To symbol pełni równoważenia elementów duchowych i materialnych. Synteza, koniec cyklu, koniec i początek. Doskonałość w czystej postaci. Jest potrójną trójką. Więc również mamy tutaj sztukę. To cyfra rytualna, magiczna. Mamy 9 miesięcy ciąży, 9 mus, 9 chórów anielskich. To takie najbardziej powszechne w magii, na przykład rzeczy z tym związane. Dziewiątka reprezentuje stan osiągnięcia pełni w danej dziedzinie. Związany jest z wysokim poziomem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego bądź duchowego. Daje kontrolę nad własnym losem i wpływa na losy innych ludzi. Symbolika tej cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie potencjał, aby zmienić coś otaczające nas w świecie na lepsze. Jej znaczenie związane jest z wynalazczością, pomysłowością i skutecznością. Jest to liczba zamykająca cykl numerologiczny, a tym samym stanowi podstawę do rozpoczęcia kolejnego. W astrologii reprezentowana jest przez Strzelca i Neptuna. Kolorku tutaj nie podali, a odpowiednik geometryczny jest 9 ościan i 9-ramienna gwiazda. Koniec! Mam nadzieję, że komukolwiek się będzie chciał to oglądać. Ja się z Wami żegnam, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Pochwalcie się w komentarzach, kto dotarł do końca. A się z Wami żegnam, bajo i cześć!